Witam Cię bardzo serdecznie, drogi oglądaczu, droga oglądaczko. Dzisiaj powiemy sobie o sumie kolejnych liczb naturalnych w określonej potędze. Czyli o czym jest mowa? Mowa jest o sumie, bo będziemy wykonywać pewną ilość dodawań, skończoną ilość dodawań. Kolejnych liczb naturalnych, bo będą to liczby 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak aż do n. W określonej potędze, bo będziemy te brali te liczby na przykład 1 kwadrat, 2 kwadrat, 3 kwadrat, 4 kwadrat, 5 kwadrat, 6 kwadrat. Albo 1 do trzeciej, 2 do trzeciej, 3 do trzeciej, 4 do trzeciej i tak dalej, tak? Aż do n do trzeciej, tak? Czy też w innej potędze. No dobrze, nim o tych sumach, przyjrzyjmy się może takiemu problemowi. Powiedzmy, że mamy puszki jakichś owoców albo piwa, puszki piwa. No i układamy te puszki sobie, prawda, w rzędzie. Jedną za jedną ustawiamy w rzędzie. Czyli mamy jedną puszkę, później dodaję jeden, dodaję jeden, dodaję jeden i robię tych dodawań. Czyli dodaję tych puszek co jedną n razy. Tak, czyli jest tych puszek tutaj, prawda, n. No to pytanie jest, ile jest tych puszek? No, jeżeli jest n razy dodałem jedynkę, to znaczy, że jest ich n. No, filozofii tutaj zbytniej nie ma. Ale od czegoś trzeba zacząć. No dobrze, a teraz załóżmy taką sytuację, że mamy sobie, prawda, te same puszki piwa. I układamy je sobie w taką płaską piramidę. Mamy jedną puszkę na pierwszej warstwie. Mamy dwie puszki na drugiej warstwie. Mamy trzy puszki na trzeciej warstwie. I tak aż do n tej warstwy. Tak, czyli będzie tutaj n puszek. No to pytanie jest, ile potrzeba tych puszek do zbudowania takiej piramidy przy założeniu, że ma być ich n poziomów. No, tutaj też widzimy, że jest to w pierwszym 1, w drugim jest 2, w trzecim jest 3 i tak dodajemy aż do n. No to wszyscy dobrze wiemy, znając wzór na sumę ciągu arytmetycznego, bo jest to ciąg arytmetyczny o różnicy równej 1 i wyrazie początkowym równym 1. A w wyrazów do sumy bierzemy n. No, czyli jest to po prostu i pierwszy wyraz plus ostatni przez 2 razy ilość. Tak? Tak. No możemy to zapisać, że to jest n kwadrat plus n przez 2. Świetnie. No dobrze. A co teraz zobaczmy sobie, że... O, właśnie, że układamy sobie kulki teraz. Tak, kulki układamy w taką trójwymiarową piramidę. Czyli mamy na pierwszym poziomie jest jedna kulka. Na drugim poziomie jest tych kulek już 4. Na kolejnym jest ich 9. I tak dalej, dalej. 16, 25 i tak dalej. I układamy z tych, prawda, tutaj mamy, zobaczmy, 1 kwadrat, dodać 2 kwadrat, dodać 3 kwadrat, dodać i tak dalej. No to znowu jest pytanie, ile potrzeba kulek przy założeniu n warstw tej piramidy, tak? Oczywiście tutaj tak i układamy. Na szczycie jest jedna kulka, pod nią są 4 kulki, tak? Ta jedna kulka leży tutaj w głębieniu utworzonym przez te 4 kulki, tak? No i dalej mamy 9 kulek. I tak dalej. I tworzy nam się taka, prawda, piramida. Ile kulek potrzeba do zsumowania? Czyli mamy 1 kwadrat plus 2 kwadrat plus 3 kwadrat i tak dalej aż do n kwadrat. No, ilość kulek, jaką tutaj potrzeba do utworzenia tej piramidy, jest, jak już pokazywałem w poprzednim poście, wzór jest n, n plus 1, 2n plus 1 przez 6. No świetnie. Teraz nazwijmy rzeczy po imieniu, skrótowo, przy pomocy znaku sumy. Czyli tutaj mieliśmy sumę od k równego 1 aż do n
z jedynek, tak? Czyli niezależnie od iteracji danej wielkości k, tak? Bo k rośnie tutaj od 1 do n, niezależnie od wartości k ciągle dodajemy jedynkę, czyli 1 plus 1 plus 1 dodajemy n razy. Tutaj byśmy mieli sumę od k równego 1 do n, tak? Z k, tak? W pierwszej potędze, jedynki nie piszemy. A tutaj mielibyśmy sumę od k równego 1 aż do n z k kwadrat. No to od razu pojawia się pytanie, czy w podobny sposób moglibyśmy sobie policzyć od sumę od k równego 1 aż do n z k do trzeciej. Oczywiście, że tak. Jest to oczywiście tak, 1 do trzeciej plus 2 do trzeciej plus 3 do trzeciej aż do n do trzeciej, tak? Dodaj kropeczki. Aż do n do trzeciej. I ten wzór wygląda w ten oto sposób. Tak się fajnie składa, że jest to wzór sumy od k równego 1 aż do n z k i ten wynik wzięty do kwadratu. Czyli po prostu bierzemy to n kwadrat plus n przez 2 i bierzemy do kwadratu. Taki jest wzór. Tak się fajnie składa, że przy k do trzeciej właśnie tyle wychodzi. Dobra, czy można tutaj zrobić jakąś ideologię z układaniem czegoś? No, zobaczmy na pierwszy pozorny problem, ponieważ tutaj mieliśmy w zerowej potędze, tak? Czyli k do zerowej to jest 1, czyli dodawaliśmy jedynki. I żeby to przedstawić, potrzebowaliśmy tutaj linii. W linii układaliśmy te jednowymiarowe rysunek, wykonaliśmy. Tutaj już mamy k w pierwszej potędze i żeby przedstawić ten problem, potrzebowaliśmy płaszczyzny. Tutaj mamy już w k do kwadratu, potrzebowaliśmy przestrzeni r do 3, tak? Czy 3-wymiarowej. W tym wypadku już potrzebowalibyśmy przestrzeni 4-wymiarowej. Musielibyśmy stworzyć coś na odpowiednik tej piramidy trójwymiarowej, taką 4-wymiarową piramidę i układać 4-wymiarowe kulki. Ja nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, ale mimo wszystko można dorobić pewną ideologię trójwymiarową. Otóż 1 do trzeciej to jest po prostu jedna kuleczka. 2 do trzeciej to jest 8 kulek. Ułóżmy je w taki sześcian. Tak? O, właśnie tak. Mamy 8 kulek. Kolejna byłoby to, prawda, 27 kulek, tak? Kolejny taki boks tutaj by powstał. Ja już nie będę tego wszystkiego rysował. O, coś takiego. Czyli byłoby to 27. No i z takich właśnie pudełek układalibyśmy sobie taką schodkową piramidę. Właśnie, czyli byłoby to mniej więcej tak. Kuleczka, tak. Tutaj mielibyśmy sobie o ten boks. Pudełko z 8 kulek, niżej byłoby kolejne i tak dalej. I teraz pytanie, no tą jedną też możemy zapakować taki. O. I teraz pytanie jest, ile potrzeba kulek przy n takich pudełkach? No, wzór jest taki. No dobrze, a jakbyśmy sobie chcieli sumować w k do czwartej potędze, no to żeby wyznaczyć wzór, musimy użyć, musimy znać wzór na k do pierwszej, sumy przy k do pierwszej, sumę kolejnych liczb naturalnych przy k w potędze drugiej, w potędze trzeciej, dopiero możemy oznaczyć wzór na czwartą. A jeżeli byśmy chcieli na przykład sumować kolejne liczby w piątej potędze, no to znowu musimy użyć wszystkich poprzednich, zgodnie z tym algorytmem, który był opisany w poprzednim poście. No dobra, a jak ja bym sobie chciał na przykład wziąć, sumować kolejne liczby naturalne w dziesiątej potędze, no to co wtedy? Muszę je wszystkie wcześniejsze powyznaczać, zanim znajdę sobie wzór. No, no na szczęście jest wzór. Jest wzór ogólny, dzięki któremu nie trzeba tego robić. Dzięki któremu nie trzeba tego robić. No, matematycy nie byliby sobą, jeżeli nie pokazaliby, nie znaleźliby ogólnego wzoru uogólniającego ten problem. Wzór ogólny wygląda następująco. Jest dosyć złożony, czyli jest to suma od k równego 1
do N, K w P tej potędze, czyli w dowolnej. Wzór wygląda następująco. Jest to 1 przez P plus 1. Tutaj będziemy mieć, prawda, N do P, dodać P, przepraszam, P plus 1. P plus 1 po 1, tak, B1, N do P, dodać P plus 1 po 2, B2, N do P minus 1 i tak dalej, aż do P plus 1 po P, B, P, N. Świetnie. Świetnie. Zamykamy teraz. Taki jest wzór. No to, no tak jak widzimy, nie wygląda na pierwszy rzut oka zbyt prosto. Niemniej jednak, spróbujmy sobie go użyć. No tak jak widzimy, no zbytnia ogólność zaciemnia istotę rzeczy. Ale spróbujmy sobie policzyć, korzystając z tego wzoru, przy P równym 1, czyli suma kolejnych liczb naturalnych, powinno nam wyjść to. Zobaczmy, czy tak będzie. Czyli mamy sumę od K równego 1 aż do N. Mamy teraz tak, P jest u mnie 1, czyli mam 1 przez 2, N do drugiej, dodać 2 po 1, B1, N do pierwszej, tak? Czyli nie piszemy do pierwszej, czyli to już jest ten ostatni wyraz. Zamykamy nawias i to nam się wtedy równa. Aha, nie powiedziałem, czym są te liczby B1, B2, B i tak dalej, aż do BP. Otóż, musimy tutaj przerwać. Liczby te B1, B2, B to są tak zwane liczby Bernoulliego. To są pewne szczególne liczby wymierne. I wyglądają one właśnie w ten sposób. Zaczyna się od B0. B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 i tak dalej. Tak? I teraz te kolejne liczby, one są równe. B0 jest równe 1. B1 jest równe minus 1 druga lub plus 1 druga. Zależy od konwencji. W jednej jest minus 1 druga, w drugiej jest 1 druga. Ale to tylko jest jedyna różnica. B2 jest 1 szósta. B3 jest równe... B3, aha, B3 jest 0 i później wszystkie nieparzyste już są zerami. B4 jest minus 1 przez 30. B6, 1 czterdziesta druga. B8 znowu minus 1 przez 30. A B10 jest 5 sześćdziesiątych szóstych. I tak dalej. Już ta B12 ma duże liczby w liczniku i mianowniku, więc już jej nie pamiętam. No dobrze, czyli mamy te liczby Bernoulliego. Dobrze, wracając do naszej sumy. Czyli mamy tak, 1 drugą, n kwadrat, 2 po 1 to jest całe 2, czyli 2 razy b1. Aha, i do tego wzoru, przyjmujemy b1 równe 1 druga. Tak? Bo ten wzór jest poprawny dla B1 równego 1 druga, tak? Pozostałe nie ma problemów, tak? Bo jest jednoznacznie. Dobrze. Razy ta 1 druga. Razy N. No i choćbyśmy nie wiem jak kombinowali, wyszło nam, prawda? N kwadrat plus N przez 2. Coś rewelacyjnego, naprawdę. Zobaczmy sobie teraz dalej. I policzmy sobie teraz dla sumę. Skorzystajmy znowu z tego wzoru. K w drugiej potędze. Mamy od K równego 1 aż do N. Czyli nam wyjdzie wtedy, że to jest 1 trzecia N do trzeciej plus 3 po 1 B1 N kwadrat dodać 3 po 2 B2 N. I skończyłem, tak? Bo doszedłem do tego
do tego składnika tej sumy. Równa nam się to. Czyli mamy tak, 1 trzecia, tak, n do trzeciej, 3 po 1 to jest 3, 3 razy b1 to jest 3 drugie, n kwadrat. 3 po 2 to jest, uwaga, również 3, razy b2, b2 jest 1 szósta, n. Liczymy dalej. Wychodzi nam n, sobie wyłączymy przed nawias. Czyli mamy n trzecich. Tutaj mamy n kwadrat plus 3 drugie n dodać 1 druga. Koniec. Dobra. Równa się. No ta dwójka aż się prosi, żeby ją wyrzucić przed. Czyli mamy n szóstych, a w nawiasie 2n kwadrat, tak? Tutaj jest jedynka, czyli 2 przez 2. Jak jedną drugą wyrzuciłem, to dwójka została, dlatego jest 2n kwadrat. Dodać 3n, dodać 1. Chcemy teraz to rozbić, także sobie tutaj na boku przyrównamy do zera. Obliczymy deltę. B kwadrat, czyli 9, plus i plus i minus to minus, 4 razy 2, 8, 1, czyli mamy n1 równe minus 3 plus minus ta jedynka, bo pierwiastek jedynki to jest 1, przez 4. Czyli jeżeli będzie minus jedynka, to nam wyjdzie minus jedynka, a jeżeli to będzie plus jedynka, to nam wyjdzie minus 2 przez 4, minus 1 druga. No i świetnie. To możemy to teraz zapisać dalej, wracając do tego. Tak, to na boku było. Możemy teraz zapisać, że to jest n szóstych w nawiasie a, czyli 2, n minus minus 1, czyli n plus 1, n minus minus 1 druga, czyli n plus 1 druga. Ta dwójka, wrzucimy ją tutaj, to nie będzie tej jednej drugiej. Czyli mamy n plus 1, 2n plus 1 przez 6. No i rzeczywiście wyszedł nam ten wzór tu latają. My cały czas, co prawda, nie udowadniamy tego wzoru, ale pokazujemy, że skłaniamy się ku temu, że raczej jest poprawny, bo sprawdził się już dla pierwszego przypadku, dla drugiego i tak dalej. My go nie udowadniamy, tylko pokazujemy, że jest... zwiększamy jego wiarygodność, może tak. No dobrze. Wyszło nam tu. Coś wspaniałego. No dobra, a jakbyśmy sobie chcieli policzyć sumę, jeszcze policzmy dla k w trzeciej potędze. No to analogicznie, 1 czwarta, n do czwartej, dodaj 4 po 1, b1, n do trzeciej, dodaj 4 po 2, b2, n kwadrat, dodać 4 po 3, b3, n. To nam się równa. 1 czwarta, n do czwartej, 4 po 1 to jest 4, razy b1 to jest 1 druga, n do trzeciej, 4 po 2 to będzie, prawda, 6, razy b2 to jest 1 szósta n kwadrat, dodać 4 po 3 to będzie 4, razy b3, które jest zerem, to już n nam nie jest potrzebne, koniec. 1 czwarta n do czwartej, dodać, tu nam się prawda skróci, 2n do trzeciej, dodać n kwadrat. N kwadrat się prosi o wyłączenie, więc wyłączmy n kwadrat przez 4, mamy n kwadrat plus 2n plus 1. To znowu rozbijamy, licząc analogicznie. A nawet nie rozbijamy, bo już widzimy, że to możemy zwinąć jako n plus 1 do kwadratu. Tak? Czyli zapisujemy, że to jest n kwadrat, n plus 1 do kwadratu przez 4. Tak? No bo n kwadrat plus 2n plus 1, no to jest to. Równa się. No i możemy jeszcze zrobić tak, że to jest n plus 1 przez 2 i to do kwadratu, a to jest n kwadrat plus n przez 2
do kwadratu. I znowu nam wyszło. Wspaniale. Wyszedł nam ten wzór. I tak dalej. I tak dalej możemy to robić. Biorąc sobie na przykład k do czwartej, wyliczymy sobie znowu wzór i tak dalej, i tak dalej. Ciekawostka jest taka, że Bernoulli twierdził, gdzieś tam chyba nawet zapisał, że jest w stanie w ciągu pół kwadransu, czyli 7,5 minut, policzyć. Pamiętajcie, że w tamtym czasie, prawda, komputerów nie było, tak? Było gdzieś XVIII wiek. Że jest w stanie policzyć w ciągu 7,5 minut, ile to jest 1 do 10 plus 2 do 10 plus 3 do 10 plus 4 do 10 i tak dalej, aż do 1000 do 10. Ja nie zamierzam próbować pobić tego czasu, bo pewnie by mi zaszło dużo, dużo więcej. Niemniej jednak tak twierdził. Co ciekawe, jak już pewnie widzisz, ta liczba jest bardzo duża. To będzie liczba gdzieś rzędu, tutaj mamy gdzieś do 11, 30, 33, coś koło 34 cyfr obstawiam. Także no, po zapisie byłaby to bardzo długa liczba. Nie będę tego robił. Jak coś możesz dla rozrywki sobie poćwiczyć. I co jeszcze chciałem tutaj powiedzieć? To właściwie wszystko. To właściwie wszystko, co chciałem powiedzieć tutaj. Aha, tutaj jeszcze może taka mała zmianka. Tutaj zacząłem od B0, tak? Czyli do tego wzoru w sumie mogłem tutaj dopisać B0. No bo B0 to jest jedynka. Jeden raz jeden to nie zmienia, tak? Też bym tu mógł dopisać także P plus 1 do zerowej, tak? To by też była ciągłość 0 i 1, tak zachowana ta kolejność. 0, 1, 2, 3, 4 i tak dalej, nie? Ale to już tam są takie dodatki. Także dziękuję Ci bardzo. Mam nadzieję, że Ci się podobało. No i trzymaj się.